Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć dysk DVD, czyli płytki DVD, które umożliwiają przywrócenie naszego laptopa do ustawień fabrycznych. Zawsze lub prawie zawsze na laptopie mamy ukrytą partycję odzyskiwania, albo mamy na partycji na przykład D pliki umożliwiające odzyskiwanie naszego systemu operacyjnego zawsze z ukrytej jakiejś partycji odzyskiwania. Na przykład w laptopie Toshiba, tak jak tutaj mamy takie oprogramowanie, które umożliwia nam stworzenie takich płytek DVD, które umożliwiają przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli tak jak kupiliśmy laptopa. Wystarczy sobie wejść tutaj w start. Wszystkie programy, w większości laptopów w różnych firm jest tak samo. Szukamy tutaj katalogu o nazwie naszego producenta, akurat tu jest Toshiba, więc i Toshiba, jak widzicie. Asus, Acer podobnie mają. I szukamy oprogramowania, które w nazwie ma mniej więcej coś takiego jak Recovery, Media Creator, coś w tym stylu. Uruchamiamy taki program i taki program, tego typu program, umożliwi nam nagranie płytki DVD. Akurat tutaj, jak widzicie, włóż pusty nośnik, dwie płytki DVD będą potrzebne. Ja już tutaj przygotowałem dwie płytki DVD. I na tych dwóch płytkach utworzony zostanie cały system ze sterownikami, ze wszystkim, umożliwiający nam przywrócenie ustawień fabrycznych w przyszłości. Gdyby na przykład nam się zepsuł nasz komputer, a dokładnie system operacyjny, zawsze możemy z tych płytek sobie przywrócić cały system ze sterownikami, ze wszystkim tym, co mieliśmy przy zakupie naszego komputera. Jak widzicie tutaj, w tym akurat laptopie, małym netbooku, nie ma żadnego napędu optycznego. W związku z tym, żeby chcieć stworzyć takie płytki DVD do przywracania, potrzebny nam będzie napęd zewnętrzny. Napęd zewnętrzny na USB to jest koszt około 90-80 do 100 zł, tak więc tania rzecz, a bardzo przydatna właśnie przy takich laptopkach, albo laptopach lub komputerach stacjonarnych, gdzie mamy uszkodzony napęd płyt CD lub DVD, dokładnie, bo to jest nagrywarka CD-DVD, więc możemy też odtwarzać tutaj wszelkie media płytowe. Zawsze można też utworzyć, jeżeli byśmy tutaj rozłączyli na przykład ten napęd sobie, zaraz Wam pokażę, to oprogramowanie już nie zaproponuje nam stworzenia płyty DVD, tylko zaproponuje nam stworzenie USB takiego pendrive'a, czyli jak mamy pendrive'a około 8 GB, to w nim możemy, zobaczcie, teraz mamy rozłączony napęd, włączmy sobie jeszcze raz to oprogramowanie Toshiba i tu Recovery Media Creator, zobaczcie, w momencie kiedy mamy rozłączony napęd optyczny, to sugeruje nam stworzenie sobie nośnika USB, tak jest domyślnie. To jest bardzo praktyczne, jeżeli mamy jakiegoś wolnego pendrive'a około 8 GB, albo na przykład kupmy sobie taki za około 10 zł, to możemy stworzyć sobie wygodniej na pendrive'ie taki nośnik, który umożliwi nam przywrócenie ustawień fabrycznych, a w sytuacji, gdy coś się stanie, zawsze z niego możemy sobie tutaj skorzystać. Jednakże wiele osób preferuje jednak na płytach mieć takie rozwiązanie, bo płyty są znacznie tańsze, no i łatwo je też przechowywać, nie ma z tym żadnego problemu. W związku z tym ja nie będę korzystał z USB, czyli nie będę tworzył pendrive'a, tylko pokażę Wam, jak stworzyć właśnie na płycie DVD system operacyjny, tak żebyście mogli z niego skorzystać sobie w dowolnej chwili. Chwilę trzeba poczekać, napęd musi zostać wykryty. Możemy sobie napęd otworzyć w każdej chwili. Włóżmy sobie pierwszą płytę. Pierwsza płytka DVD wędruje do naszego napędu, do naszej nagrywarki. I w oprogramowaniu zaraz będziemy mogli sobie wybrać Toshiba Recovery Media Creator. Tutaj nie korzystamy z automatycznego odtwarzania. Jeszcze raz. Toshiba Recovery Media Creator. O, już pokazuję nawet, bo ostatnio używałem. W tym momencie już nie proponuje nam CD, jak widzieliście.
możemy oczywiście nie skorzystać z tworzenia DVD, przepraszam, płytki przywracania. Możemy tutaj wybrać oczywiście USB, ale jak widzicie, te dwie opcje tutaj dopiero powstały w momencie, gdy podłączyliśmy sobie napęd optyczny. Wcześniej tego nie było, więc takie inteligentne menu. Dobra, jak widzicie, można sobie nagrać ten obraz na jednej płycie dwuwarstwowej, czyli dual layer. Jednakże takiej płyty nie mam, skorzystam ze zwykłej płyty, tak jak tu jest. Ok, więc korzystamy, zweryfikuj, nie będziemy tu nic weryfikować, szkoda czasu. Utwórz, płytka mamy w środku, więc przeczytajmy, ten proces jest teraz zasilany przy użyciu baterii. Ten komputer znaczy się zalecenie z podłączeniem zasilacza sieciowego do gniazda sieci elektrycznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Baterię mamy tutaj dość sporo naładowaną, ile jeszcze? Jeszcze na 2 godziny, więc dajemy tak. Element nośnika do odzyskiwania programu zostanie teraz utworzony. Włóż nośnik, dobra, już włożona płytka jest, więc zaczynamy. Pierwsza płyta w tym momencie zaczęła się tworzyć. Jak widzicie, w ten sposób tworzy się płytki odzyskiwania. I w sytuacji, gdy na przykład w tym laptopie coś by się uszkodziło, jeżeli chodzi o system operacyjny, i nie dałoby się już go uruchomić, byłby problem, pogodzilibyśmy się z utratą swoich danych na dysku C, czyli partycji systemowej, to wystarczy, że podłączamy taką nagrywarkę czy odtwarzacz DVD na USB, uruchamiamy komputer z płyty oczywiście DVD, żeby tak uruchomić, to domyślnie chyba jest ustawione tak, że taki napęd, gdy jest podłączony, gdy włączymy laptopa, to wystartuje z tego napędu. A jeżeli nie, to trzeba oczywiście wejść do BIOSu F2 standardowo. Wchodząc do BIOSu, tam sobie botowanie ustawiamy jako pierwszy napęd podłączony, jako drugi dysk twardy. I w tym momencie ta płyta wystartuje nam i możemy wystartować przywracanie ustawień fabrycznych na naszym laptopie. Myślę, że nie będziemy czekać całego procesu, wszystko jest chyba jasne. Jak widzicie, tworzy się tutaj na dole nośnik. Gdy skończy nagrywać na jednej płycie, poprosi o wsadzenie drugiej płyty. Takie płyty opisujemy sobie, DVD 1, DVD 2, recovery, i w razie upadku czy uszkodzenia się systemu operacyjnego, można zawsze przywrócić system właśnie z tych płyt, które tutaj mamy, i automatycznie będą wszystkie sterowniki, wszystko po prostu będzie tak, jak ze sklepu laptopa sobie zabraliśmy. Ok, z mojej strony to tyle. Myślę, że poradnik jest bardzo akurat prosty, ale zalecany wszystkim tym, którzy mają laptopa z systemem operacyjnym na ukrytej partycji. Większość producentów dodaje też oprogramowanie, tak jak tutaj Toshiba Recovery Media Creator, abyśmy mogli sobie utworzyć właśnie też taką kopię na płytach albo na przykład na pendrive'ie. Warto to zrobić, bo gdy uszkodzi się na przykład, nie wiem, dysk twardy, uszkodzi się na przykład, co tam jeszcze się może uszkodzić, system operacyjny, no po prostu zawirusuje się, a jakimś cudem, jakimś przypadkiem z ukrytej partycji nie da się przywrócić zgodnie z instrukcją, zawsze mamy na płycie całość, cały system operacyjny ze sterownikami, więc przy innym dysku twardym będzie znacznie łatwiej przywrócić cały system, a dyski się czasami psują, szczególnie po gwarancji. Ok, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jak macie jakieś pytania względem Toshiby, pytajcie, jest też jeden program, poradnik, właśnie go przed chwilą nagrałem, czyściłem całego laptopa w środku, tak więc krok po kroku możecie sobie zobaczyć, jak tego tutaj laptopa wyczyścić, krok po kroku cały otworzyć, dostać się do wentylatora, do procesora, wymienić pastę, wymienić termopad, wszystko krok po kroku. Tak więc jeżeli interesuje Was, to zobaczcie film na naszym kanale i oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować, polubić filmy i je skomentować. Trzymajcie się, pozdrawiam.